Nawiązując do artykułu sprzed roku, czyli Sony, jak to Sony pokazało trzy smartfony, w tym roku też mamy trzy smartfony od Sony na IFA 2017. Pierwszy to jest Xperia XZ1, drugi to ten, który trzymam, czyli Xperia XZ1 Compact, no i trzeci, którego nazwy nie pamiętam, ale to jest jakiś bardziej smartfon ze średniej półki. Tak naprawdę w tym roku największe zainteresowanie jest wśród właśnie tego Compacta, bo go można powiedzieć, że dawno nie było. No i tutaj, co mamy w tym smartfonie? Przede wszystkim, znowu Sony trzyma się swojego designu. Mamy tutaj plastikową obudowę i tylko ta górna i dolna krawędź jest metalowa. No i tutaj muszę już zaznaczyć, że chyba trochę jest problem ze spasowaniem, bo tutaj ta dolna krawędź po prostu jest ostra. Ale wydaje mi się, że już w takim sprzedażowym produkcie już to zostanie poprawione. Obudowa jest niewielka, widzicie teraz w porównaniu z ręką moją, jak to mniej więcej wygląda. Urządzenie jest niewielkie, jest lekkie, chociaż z grubości, jak to standardowo w kompaktach bywa, nie jest jakimś tam rekordzistą. Co tak naprawdę najważniejsze w tym smartfonie jest? Przede wszystkim to, że w środku wsadzono Snapdragona 835 w połączeniu z 4 GB pamięci i 32 GB pamięci wewnętrznej, nie 64, jak wcześniej mówiłem we vlogu. Także sorry za pomyłkę, ale naprawdę udało im się tutaj zmieścić najnowszego Snapdragona. Co więcej, mamy USB typu C, ale ze standardem USB 2.0, szybkie ładowanie, Quick Charge 3.0, no ze względu na to, że jest Snapdragon, no to inaczej być nie mogło. Ekran ma tyle samo co wcześniej, czyli 4,6 cala i rozdzielczość HD. Mnie to kompletnie nie przeszkadza, jest to wręcz idealna rozdzielczość do takiej przekątnej ekranu, i tak mamy powyżej 300 ppi na cal, także wydaje mi się, że jakość tego ekranu jest naprawdę niezła, zarówno pod kątami, jak i w maksymalnej jasności. XZ1 Compact jest też wodoodporna, co jest świetnym rozwiązaniem, bo chyba nie ma jeszcze telefonu o takich wielkościach, który byłby odporny na wodę i kurz, zalania, zamoczenia. Co więcej, Sony zaskoczyło mnie przede wszystkim tym, że w nowych smartfonach Xperia XZ1 i XZ1 Compact wsadziło Androida najnowszego, czyli 8.0 Oreo. Też pewnie z jakoś lekko odświeżoną nakładką, ale w zasadzie no chyba Google jeszcze nie wypuściło na Pixele, chyba że coś mi ominęło w ostatnich dniach. Nie wypuściło aktualizacji do Oreo na swoje smartfony, a tutaj Sony, proszę, zaprezentowało na IFA właśnie smartfony z najnowszą wersją systemu. Jeśli chodzi o aparat, tutaj też jest świetnie ze względu na to, że przeniesiono ten aparat praktycznie z XZ Premium, bo tutaj też jest 19-megapikselowa matryca Exmor RS, ale to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o aparat, to, że ma ten tryb super slow motion, jeśli chodzi o nagrywanie wideo w 960 klatek na sekundę potrafi nagrać i działa w zasadzie to tak samo właśnie jak we wcześniejszym flagowcu. W sumie to aktualnym flagowcu, no bo XZ Premium to jeszcze jest, można powiedzieć, aktualny flagowiec. Głośniki stereo, tego też nie mogło zabraknąć w tym smartfonie. Czytnik linii papilarnych umieszczony na prawej krawędzi w przycisku, to też jest fajne. No i to, co tak naprawdę od zawsze było w Sony, fizyczny przycisk do aparatu. Jeżeli dłużej przytrzymamy, to oczywiście aparat nam się włącza, a jeżeli działa też dwustopniowo, ale to już znamy też ze wcześniejszych modeli. Jeśli chodzi o cenę, no tak właśnie, przechodzimy do ceny, bo cena też jest interesująca, jakby nie patrzeć. Gdzieś tam się dowiedziałem, że Xperia XZ1 Compact będzie w cenie 2599 zł na polskim rynku, ale w pierwszej kolejności pojawi się tylko w sieci Plus. Nie wiem, ile będzie trwała ta wyłączność, ale na pewno chwilę i potem pewnie trafi do wolnej sprzedaży. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany małym, kompaktowym, wydajnym smartfonem, naprawdę szalenie wydajnym, myślę, że tutaj kwestia wydajności będzie bezsporna i naprawdę będzie w rankingu będzie na wyższej pozycji ten telefon, ze względu na to, że tak jak wspomniałem, Snapdragon 835 w połączeniu z małym ekranem o niskiej, jakby nie patrzeć, przekątnej, bo tutaj jest HD, czyli 1280x720 pikseli, naprawdę da niezły wynik, taki ogólny, jeśli chodzi o jakieś benchmarki, ale jeżeli chodzi o prędkość działania, też nie mam na razie nic do zarzucenia w tej kwestii. Także tak wygląda
Xperia XZ1 Compact, jeżeli ktoś rzeczywiście poszukuje takiego małego telefonu, ale naprawdę ze świetnym środkiem, no to będzie musiał przeznaczyć właśnie 2600 bez złotówki na zakup tego telefonu.